Druga edycja, atrakcje. Dwa główne konkursy. Konkurs wiedzy bezużytecznej, czyli taki bardzo internetowy, współczesny konkurs z ciekawymi zabawnymi hasłami. Następnie konkurs Jaka to melodia. Taka uproszczona wersja znanego turnieju telewizyjnego, bardzo popularna na pierwszej edycji. Tym razem jeszcze 9 drużyn czasowo zapisało. Do tego konkursy gier takich zręcznościowo-planszowych, Jungle Speed, Jenga, Double. Następnie w tym, ta edycja jest skierowana jakby na miłośników hip-hopu. Mamy tutaj warsztaty robienia bitów, podkładów hip-hopowych robione przez Perella, beatboxu, przez Sugara, czyli znanych nie tylko w rawie, ale w całym środowisku twórców. Obawialiśmy się troszkę, że to jest właśnie taka pogoda, ta pora roku, że wszyscy pójdą nad zalew po prostu poopalać się, posiedzieć w jakichś tam knajpkach, ale mamy sporo uczestników, około 50 czy nawet trochę więcej się przewinęło. Widać, że jednak ludzie lubią, żeby im ten czas jakoś zaproponować, zagospodarować w bardziej ciekawy sposób. My staramy się, to było bardzo na luzie. Myślę, że ważnym elementem jest to, że to jednak nie odbywa się w jakiejś instytucji kulturalnej, takiej no oficjalnej jednak, czyli MDEK, biblioteka, szkoła. To się odbywa po prostu w kawiarni. To daje zupełnie inną atmosferę, zupełnie luźniejszą atmosferę. My też staramy się właśnie tak to prowadzić, żeby tu nie było, chociaż jakiś poważni ludzie organizują bardzo poważną sprawę. Nie, to jest tak, ma być jak między kolegami, między znajomymi.